Cześć dzień dobry. Tutaj Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń Kamil Gapiński za mikrofonem. Ze mną jest Piotr Kępski. Cześć Piotrku. Cześć Kamilu! Dzisiaj mamy odcinek Cyber Cyber raport. Raport Cyber Cyber 12 maja 2023. Roku Przygotowaliśmy serię publicystycznych tematów, wiadomości. Trochę tutaj porozmawiamy o tym, co się działo w bieżącym tygodniu. A nasze tematy są następujące: Internet odcięty w kilku regionach Pakistanu, social media całkowicie ograniczone po aresztowaniu byłego premiera. Opowiemy o wycieku kluczy MSI Budgard. Kto stał za włamaniami? Na Twittera w 2020 roku. A także o tym, iż CERT Ukraiński ostrzega przed atakami złośliwego oprogramowania Smokeloader. Oraz o ataku ransomware na firmę ABB. FBI przejmuje 13 domen powiązanych z usługami DDoS For Hire. A także o nowych podatnościach w produktach firmy Aruba Networks. Zanim jednak przejdziemy do naszych tematów merytorycznych, mamy dla Was dwie wiadomości. Otóż, pierwsza z nich to jest taka, że 13 września 2023 roku, czyli już w tym roku, odbywa się Security Case Study, znana i mamy nadzieję, lubiana konferencja. To już jest któraś edycja z rzędu, właśnie organizowana przez Fundację Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Przypominamy, że do końca maja obowiązuje Termin na złożenie, zaproponowanie tak zwanych tematów konferencyjnych, czyli call for papers. Tak, Możecie wysyłać swoje pomysły na prezentację. Sprawdźcie to w regulaminie, w naszych opisach na stronie securitycasestudy.pl. No i cóż, zapraszamy na samą konferencję, jak i proponujemy, byście się trochę pogłówili i zaproponowali może jakieś Interesujące tematy. W każdej edycji, właśnie z Call for Papers, kilka takich prezentacji na pewno się znajduje. No tak, opieramy się w końcu na tej konferencji na case study, na, na, czy to incydentach, czy to jakichś sytuacjach, które miały miejsce. A ponadto, w tego, podczas tegorocznej konferencji będzie miał miejsce finał trzeciego sezonu Ligi Cybertwierdzy, więc tym bardziej będzie emocjonująco. Partnerem strategicznym podcastu CyberCyber Cyber jest Koncert SA. Lider na polskim rynku cyberbezpieczeństwa. Sprawdź nas na www.concert.pl. Na konferencję, która odbędzie się myślę już niedługo, bo konkretnie 21 i 22 czerwca tego roku w Warszawie, zapraszamy do udziału w. Takim evencie Incident Busters Forum 2023. Podczas tejże konferencji skupiać się będziemy na najlepszych praktykach i rozwiązaniach. Wyzwań związanych z zarządzaniem incydentami i zagrożeniami, oraz na kompleksowym i praktycznym podejściu do zarządzania ty, tymiż właśnie incydentami tudzież zagrożeniami. Miło jest mi również donieść, że cały ten dzień on-site, ponieważ te dwa dni są tak rozdzielone, że jeden jest on-site, drugi jest wirtualnie, cały dzień on-site jest tak naprawdę zbudowany wokół. Właśnie cybertwierdzy, i tutaj uczestnicy konferencji będą mogli się zmierzyć z trzema scenariuszami, które przygotowaliśmy. Cóż, będę trzymał kciuki, żeby uczestnicy konferencji sprawnie obronili się i zarządzili tymi incydentami, które będą miały miejsce w wyniku przygotowanych przez nas ataków w ramach scenariuszy. Także do zobaczenia już niedługo podczas konferencji. Będzie tam Marcin Frączak, będę tam ja. Będziemy mogli spotkać się na żywo i podyskutować, być może w przerwie, o jakichś ciekawych zdarzeniach. Dobra zachęta. Tym samym wracamy do naszego programu. Internet odcięty w kilku regionach Pakistanu, social media całkowicie ograniczone. To właśnie się stało po aresztowaniu byłego premiera przez obecny rząd Pakistanu. No więc od czasu tego aresztowania kilka dni temu usługi mobilnego internetu wciąż pozostają zawieszone w całym kraju. Co prawda, Khan został zwolniony w czwartek. Imran Khan, to właśnie jak się nazywa, ten były premier. Po tym jak Najwyższy Sąd Kraju uznał jego aresztowanie za nie nielegalne. Natomiast zamknięcie mobilnego, szerokopasmowego internetu nie zostało zniesione. No i to jest właśnie ciekawe studium przypadku dotyczące tego właściwie jak państwa, jak rządy, no autorytarne, tutaj trzeba chyba nadmienić, jakie ograniczenia mogą no, obywateli narzucać, no jeżeli coś i nie idzie po ich myśli lub jeżeli nie chcą, by dalej rozprzestrzeniały się właśnie informacje o charakterze politycznym lub tak, żeby no, protesty jakieś ograniczyć. Wyobraźcie sobie teraz, że w Polsce po prostu nie macie internetu w telefonach. A w niektórych przypadkach, w niektórych regionach, jak można właśnie przeczytać w Newsie, również w ogóle nie ma dostępu do internetu. Tak? Ale nie tylko chodzi tutaj o dostęp do internetu, również w niektórych przypadkach i w niektórych regionach, nawet jeśli jest. Dostęp mobilny, to na przykład nie są dostępne aplikacje, tak? Um, takie jak Facebook, YouTube czy Twitter. No więc tutaj mamy klasyczny przykład, w jaki sposób można oddziaływać na cyberprzestrzeń, tak, żeby ograniczać wolności ludzi, tak. Tutaj będziemy dalej tę kwestię obserwować, natomiast wątek polityczny wątek politycznym, wątkiem politycznym. Wyobraźcie sobie, co się dzieje w, jakby, w życiu tych mieszkańców, tak, no, jakiekolwiek sprawy związane z pracą, sprawy prywatne są obecnie sparaliżowane. Nie wiemy kiedy a i jakby w jakim, jaki będzie zakres jakby tutaj dalszych działań, czy on się zmniejszy, czy zwiększy, no tutaj jest to ciekawe w przypadku do obserwowania. Tak, tak, masz rację w 100%. ja sobie nie wyobrażam co by się mogło stać, w, że tak powiem, w Polsce, gdyby z dnia na dzień ktoś nam odciął dostęp do kluczowych usług i aplikacji, czy to na przykład e, usług Google, czy właśnie Facebooka, Wie, wiele osób korzysta z tych mediów, e, jak to się ładnie po angielsku mówi, on daily basis, i no, na pewno trudno by się było w tym odnaleźć. 125 milionów zostało dotkniętych tak, tym ograniczeniem, więc no, pokaźna ilość. Skala osób. ogromna. Tak. No dobrze, ale myślę, że w kolejnym news też może dotknąć ogromnej rzeszy użytkowników, i to ta, tym razem na całym świecie. Mianowicie chodzi o wyciek kluczy do, firmy MSI do takiej usługi o nazwie Intel Boot Guard. Zacznijmy może od tego, czym, czym jest ta usługa i cóż, cóż to takiego jest. To jest taka technologia która wykorzystuje zabezpieczenie sprzętowe i chroni komputery przed wykonaniem, tak naprawdę uruchomieniem fałszywego firmware'u UEFI i prywatne klucze wykorzystywane do podpisywania właśnie tegoż firmware'u, firmy MSI, zostały właśnie upublicznione w Dark Web przez grupę APT, która to w zeszłym miesiącu przeprowadziła skuteczne atak typu ransomware właśnie na MSI. Wyciek kluczy Intel BootGuard stwarza poważne ryzyko, ponieważ tak naprawdę podważa istotną kontrolę integralności firmware'u i może pozwolić atakującemu na podpisanie złośliwych, sfałszowanych aktualizacji firmware'u, tudzież też może być, mogą te klucze być wykorzystane do podpisania jakichś innych payloadów. Innego szkodliwego oprogramowania, a w konsekwencji no atakujący będzie mógł tenże malware zainstalować w atakowanych systemach bez wzbudzania podejrzeń, tudzież nawet bez wykrycia takiego incydentu, no ponieważ certyfikat będzie jak najbardziej prawidłowy i żadne oprogramowanie nie wykryje jakichś nieprawidłowości. Zgodnie z, do, z doniesieniami ujawniono tak naprawdę prywatne klucze wykorzystane w 116 urządzeniach firmy MSI oraz kolejne 57 modeli komputerów PC również wykorzystujących tenże sprzęt, tutaj klucze właśnie zostały również ujawnione w zakresie tych 57 modeli komputerów PC. Tak naprawdę może to opublikowane klucze mogą mieć wpływ na wielu innych dostawców urządzeń korzystających z komponentów Tejże firmy. Tak naprawdę, to na przykład, tu mowa o bardzo dużych producentach. Mowa o Intelu, Lenovo, Supermicro. Tak naprawdę tym samym Intel Bootgart może nie być już skuteczny na niektórych urządzeniach opartych na 11. generacji procesorów Intela. Tutaj mowa o architekturze Tiger Lake, na 12. generacji procesorów Intela, czyli Adler Lake oraz 13. generacji Raptor Lake. Światełko w tunelu się pojawia, ponieważ firma Supermicro oświadczyła już po doniesieniach dotyczących tego wycieku, że przeprowadziła analizę i jej produkty nie są zagrożone. Intel wciąż takie analizy prowadzi i myślę, że jeżeli pojawią się jakieś nowe informacje, to na pewno o nich usłyszycie od nas. Kto stał za włamaniami na Twittera w 2020 roku? Sprawa tutaj jest właśnie na agendzie, jest rozwojowa. Obywatel Wielkiej Brytanii ekstradowany do USA z Hiszpanii przyznał się do swojej roli w atakach typu sim swapping w celu kradzieży kryptowalut, właśnie hakowania Twittera w 2020 roku, no i pewnych incydentów związanych z cyberstalkingiem. Także w 2020 roku właśnie James O'Connor, znany również jako Plug Walk Joe, uczestniczył w spisku mającym na celu kradzież kont na Twitterze. No to były jeszcze czasy przedmaskowe, tak, jeżeli chodzi o Twittera. Drobna informacja: Sim swapping, znany również jako Sim Hijacking, polega na. Pewnego rodzaju manipulacji procesem przynoszenia numeru telefonu, umożliwiającym przestępcom przejęcie kontroli nad numerem e, telefonu e, ofiary. No, jak wiecie, mamy numer telefonu ofiary, przejęliśmy, a tutaj skomprom skompromitowaliśmy, jakby ten, e, ten zasób. No, tutaj nam dużo jakby e, daje pole, pola do popisu w dalszych e, cyberprzestępczych aktywnościach. Wracając do tematu, w niektórych przypadkach, właśnie O'Connor i jego wspólnicy wykorzystywali skradzione konta do bezpośrednich oszustw na innych użytkowników Twittera. No to był dosyć taki szeroki, duży incydent. A w innych przypadkach skradzione konta były sprzedawane różnym innym cyberprzestępcom, innym aktorom, tak więc tutaj sporo pieniędzy zarobili, a zarobili dlatego, ponieważ to były dość znaczące konta. A Dodatkowo właśnie i to jest ciekawy wątek tutaj. E, wspólnicy Konora korzystali z, pe, z technik, po prostu z techniki, z inżynierii społecznej, aby uzyskać nieautoryzowany dostęp do, do paneli, do narzędzi administracyjnych używanych przez Twittera, e, tak, żeby tę utrzymać tak zwaną persystencję w tych systemach e, i nie dopuścić do wykrywania e, e, włamań e, i nieautoryzowanych dostępów i oszustw. Atak na Twittera w 2020 roku dotknął około 130 kont użytkowników, no i dlatego on był taki znaczący, ponieważ dotyczył właśnie kont typu konto Ilona Maska, konto Baracka Obamy, konto Joe Bidena, innych polityków, celebrytów, wielkich nazwisk. A na samych oszustwach hakerom udało się zgromadzić około 11. Um, w ogóle tak 11 bitcoinów tam ponad 100 tysięcy dolarów no i właśnie tutaj toczy się właśnie postępowanie w kontekście tego plug walk Joe'a zobaczymy będziemy to obserwować właściwie no jaka kara go tutaj spotka. Przenosimy się tak naprawdę w bliższe nam rejony. CERT ukraiński ostrzega przed trwającą kampanią phishingową, która bazuje na załącznikach z fałszywymi fakturami. To nie jest chyba coś takiego bardzo nowatorskiego. To bo... jest coś, co mógłbyś powiedzieć pewnie z pięć lat temu nawet. No tak, tak, to tak. Generalnie bazujemy na tych samych mechanizmach. Aczkolwiek, no i tutaj nie ma żadnego zaskoczenia. Te fałszywe faktury, załączniki są wykorzystywane do dystrybucji. Uwaga, złośliwego oprogramowania co jest nowum to jest to oprogramowanie o nazwie Smokeloader. Według CERT-u, e-maile są wysyłane przy użyciu skompromitowanych kont, które atakujący gdzieś pozyskał, tak naprawdę. I zawierają one zazwyczaj archiwum zip, które w rzeczywistości jest plikiem polyglot zawierającym fałszywy dokument, właśnie faktury, plus plik JavaScript. Kod JavaScript jest wykorzystywany do uruchomienia pliku wykonywalnego, który wywołuje z kolei złośliwe oprogramowanie o nazwie właśnie Smokeloader. Sam Smokeloader został po raz pierwszy wykryty w 2011 roku, więc jest to troszeczkę oprogramowanie już z brodą, można powiedzieć. Prehistoria w no, bezpieczeństwa. Tak, ale podejrzewam, że jest ono cały czas rozwijane, ma kolejne wersje i to tylko nazwa jest jakby spójna dla całej rodziny oprogramowania, bo to tak najczęściej jest. Ten smoke loader to tak naprawdę loader, którego głównym zadaniem jest pobranie lub załadowanie na zainfokowane, skompromitowane już systemy kolejnego payloadu. CERT ukraiński przypisał tę kampanię aktorowi zagrożeń, którego oznaczył jako UAK 0006. Według CERT kampania jest motywowana finansowo i jest prowadzona w celu kradzieży danych uwierzytelniających. Oraz dokonywania nieautoryzowanych transferów środków, no jednak mimo wszystko dane są najbardziej cenne, cennym, cennym asetem w organizacjach. Poza tym też umożliwiają prowadzenie dalsze i szersze kolejnych kampanii tak na dobrą sprawę. Pozostajemy przy atakach tutaj tak naprawdę zmieniamy typ ataku troszeczkę. Otóż myślę, że szeroko znana firma ABB, dostawca technologii elektryfikacji, robotyki, automatyki i systemów napędowych, stała się celem ataku ransomware. Atak ten rozpoczął się 7 maja bieżącego roku, więc całkiem niedawno i jest za niego odpowiedzialna grupa cyberprzestępcza o takiej nazwie Blackbasta. Grupa ta pojawiła się w kwietniu ubiegłego roku. Koncentruje się ona na usłudze ransomware as a service. No, teraz już ten sektor można tak naprawdę porównać troszkę do zwykłej działalności gospodarczej, który oferuje nawet klientom takie usługi jakieś wsparcie, konsultantów czy też opiekunów. Do czerwca 2002 roku, 2022 roku, BlackBasta współpracowała z innym trytaktorem, który jest odpowiedzialny za malware o nazwie Qbot tudzież QuackBot. Tenże malware instalował zazwyczaj Cobalt Strike'a na skompromitowanych urządzeniach, i tutaj BlackBasta używał następnie Cobalt Strike do uzyskania do, dostępu do sieci korporacyjnej w ramach fazy initial Access. Ataków oraz do rozprzestrzeniania się na inne urządzenia w ramach fazy Lateral Movement. Blackbasta stworzyła lin również Linuxowy szyfrator, którego celem były maszyny wirtualne w VMware SXI działające na serwerach z systemem Linux. Grupa może mieć także powiązania z inną grupą APT o nazwie Fin7, zwaną również jako Karbanak. Jeśli chodzi o sam ten incydent, od którego zacząłem, to w firmie ABB skompromitowane zostało środowisko korporacyjne, w tym m.in. usługa Microsoft Active Directory. W odpowiedzi na atak ABB wyłączyła wszelkie połączenia VPN z sieciami swoich klientów, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ransomware'a właśnie na klientów swoich. ABB oficjalnie nie komentuje tychże wydarzeń, ale pojawiły się doniesienia, zostały one przez. Potwierdzone przez e, twórców wszelkiego rodzaju artykułów, najczęściej w wielu źródłach, że atak ten w znaczny sposób zakłócił funkcjonowanie firmy i opóźnił realizację projektów oraz wpłynął na pracę fabryk. Więc ten incydent wydaje się być bardzo poważny. No, my nigdy nie zachęcamy do niekomentowania, a raczej zachęcamy do otwartości. Oczywiście mówienie o szczegółach nigdy nie jest wskazane, natomiast zgodnie z taką czystą komunikacją dotyczącą właśnie zaistniałych incydentów, no to dobrą praktyką jest jednak informowanie rzetelne o tym, co się wydarzyło, ponieważ no tutaj może nie kłamstwo, no ale tak się mówi, że kłamstwo ma krótkie nogi, to zawsze wszystko wyjdzie prędzej czy później, więc zachęcamy też, jeżeli będziecie mieli do czynienia właśnie z incydentami, które jednak będą dotykać się tam czy waszych klientów, waszych danych, to jednak Prędzej czy później ktoś się o tym dowie, warto być tutaj transparentnym. Nie wpisujcie się w ten trend, który ostatnio może być obserwowany: że wszyscy w trosce, chyba jakiejś takiej nadmiarowej o swój własny wizerunek, nie publikują, nie informują o tego typu incydentach. Prędzej czy później zazwyczaj informacje na ten temat się pojawiają, bo czy to wasi klienci w jakiś sposób są w stanie dostrzec skutki tego incydentu? czy też wasi pracownicy też zastanawiają się tak naprawdę, cóż to takiego się podziało, że nie mogę normalnie pracować w środowisku i zazwyczaj taka informacja wypływa prędzej czy później, a wtedy konsekwencje mogą być poważniejsze tak naprawdę. Tak, lepiej jak informujecie w momencie, kiedy jeszcze macie kontrolę nad tym informacją. Tak. FBI przyjmuje 13 domen powiązanych z usługami DDoS władze właśnie amerykańskie ogłosiły przejęcie 13 domen. Ta akcja jest częścią międzynarodowej inicjatywy o nazwie Operacja Power Off. Ona jest międzynarodowa, ponieważ uczestniczą w niej Amerykanie, Holendrzy, Brytyjczycy. Właśnie tutaj służby. Celem tej akcji Power Off jest rozmontowanie globalnej infrastruktury przestępczej oferującej usługi właśnie as a service, między innymi DDoS. Piotr właśnie przed chwilą dosłownie mówił o Ransomware as a Service, a ja właśnie mówię o DDoS as a service. Um, Tutaj rozwój sytuacji nastąpił prawie 5 miesięcy po ostatniej głośnej akcji Power Off w grudniu 2022, kiedy zlikwidowano 48 podobnych usług. One umożliwiały właśnie płatnym subskrybentom, tutaj jak widzicie, używamy już tej nomenklatury biznesowej, no bo tak właśnie to jest traktowane, chociaż żaden, żaden biznes to nie jest. No i właśnie tym subskrybentom umożliwiały prowadzenie rozproszonych ataków na wybrane cele, no na przykład szkoły, uniwersytety, instytucje finansowe i strony internetowe rządu. Czyli jak widzicie, niektóre z tych celi, celów są um, no dość no, proste, tak? No, atakować szkoły. Czy uniwersytet? No nie trzeba wyrafinowanych ani narzędzi, ani jakichś procedur i taktyk, technik. Tutaj. 10 z 13 nielegalnych domen, które właśnie zostały przejęte w ramach akcji, to reinkarnacje usług typu Buter czy Stresser. One zostały właśnie zamknięte pod końcu ubiegłego roku. No, i co mówi Department of Justice amerykański w tym kontekście? W ostatnich latach usługi typu Buter ciągle się rozmnażają, stanowią niską barierę wejścia dla uczestników chcących angażować się w działalność cyberprzestępczą. To jest prawda. Nie trzeba być żadnym hakerem, żeby e, no, wykupić sobie jakiegoś rodzaju usługę. Można być też takim. E, są takie przypadki, gdzie ktoś jest po prostu pośrednikiem, tak i gdzieś tam e, zgarnia pieniądze tylko za to, że jakby wie, jak do takich usług się dostać. Oprócz szkodzenia ofiarom poprzez zakłócanie dostępu do internetu, tutaj też właśnie Department of Justice zwraca uwagę, ataki z usług Buter mogą również całkowicie odciąć połączenia internetowe dla innych klientów tutaj, dla innych abonentów obsługiwanych przez tego samego dostawcę internetu. No bo tak właśnie działa DDoS, tak że są wolumetryczne ataki, sieć jest wysycana, przyciążana i dlatego, jakby nie do końca, można tutaj kontrolować zawsze ten, ten proceder. Równolegle do przejęcia domen Amerykanie również poinformowali, że czterech z sześciu osób, które zostały oskarżone w grudniu 2020 roku, przyznało się do winy. My lubimy rozmawiać o takich międzynarodowych akcjach. Pokazuje to, że jednak um, upór, determinacja i współpraca między organami ścigania, ale także analitykami no bo przecież tam siedzą ludzie, eksperci no ma sens i będziemy zawsze Was informować o takich sukcesach, ponieważ nie tylko w cyberbezpieczeństwie dzieją się jakby um, pomyłki, błędy i negatywne rzeczy. Są też te właśnie dobre strony. No tak, a dzięki współpracy jesteśmy wielokrotnie. To znaczy, wydarzenia z przeszłości tak naprawdę dowiodły, że dzięki współpracy, również tej międzynarodowej, jesteśmy w stanie przeskoczyć tę te, te, te lukę, która dzieli tak naprawdę. No bo zawsze się mówi, że my jesteśmy krok bądź nawet dwa kroki w tyle za właśnie cyberprzestępcami. No, oni wybierają sobie cele, uruchamiają kampanie, różnego rodzaju ataki, a my zawsze musimy je najpierw zidentyfikować, wykryć, a potem przeciwdziałać im. I stąd jakby bierze się ta luka opóźnienia, a dzięki współpracy niejednokrotnie jesteśmy w stanie przynajmniej tę lukę trochę zmniejszyć. Więc to bardzo myślę pozytywne, że właśnie takie akcje mają miejsce. Zgadza się, dobrze właśnie rozłożyć ten potencjał obrony czy cyberodporności na większą ilość podmiotów, tak? Dlatego te inicjatywy też z tej strony mają sens. Dokładnie tak. No dobrze, pora na ostatni news tego naszego odcinka dzisiejszego. Otóż zidentyfikowane zostały nowe podatności w produktach firmy Aruba Networks. Myślę, że sporo użytkowników tych rozwiązań no, gdzieś jest i funkcjonuje również w Polsce. Dość popularny vendor. To jest tak. Dość popularny vendor. Najpoważniejsze z tych podatności mogą pozwolić na wykonanie dowolnego kodu, więc jest to troszeczkę... Zatrważające i odkryte podatności to tak naprawdę tutaj nie będę Wam za dużo serwował numerów CVE, je sobie możecie znaleźć w artykule pod naszym podcastem. Natomiast najbardziej istotne to takie trzy, można powiedzieć, grupy zidentyfikowanych podatności. Pierwsza grupa to aż 8 konkretnych numerów i są to niewymagające autentykacji podatności bazujące na przepełnieniu bufora w usługach do, dostępnych przez protokół PAPI w rozwiązaniach Aruba. Kolejną grupą i tutaj mowa o jednej konkretnej podatności, to niewymagające autentykacji denial of service w systemie Aruba Instant OS lub Aruba OS 10 za pośrednictwem właśnie również po protokołu PAPI. I ostatnia grupa to uwierzytelnione zdalne wykonanie polecenia w Aruba InstantOS lub Aruba OS10 Command Line Interface. Tutaj mowa o trzech podatnościach. Są również takie o niższym impakcie, można powiedzieć, o niższej klasyfikacji stopnia krytyczności. Jeśli chodzi o same podatne urządzenia, to są to te, które pracują w oparciu o. Pięć wersji, tak naprawdę, no tych wersji jest pewnie więcej, natomiast mamy pięć takich wersji granicznych systemów. Mowa tutaj o systemach w wersjach starszych dla Aruba OS niż 10.3.1.0 i jeśli chodzi o Aruba Instant OS, to wersje starsze niż 8.10.0.4, 8.6.0.19, 6.5.4.23 oraz 6.4.4.8 do 4.2 .4.20 To są podatne wersje, wszystkie starsze niż te numery, które podałem. Jeśli wasze urządzenia funkcjonują w oparciu o podatne wersje, to tutaj zgodnie z rekomendacjami producenta, zaimplementujcie jak najszybciej odpowiednie łaty i obejścia, które, które firma Aruba dostarcza. Ale nie zapomnijcie o jednej ważnej rzeczy, przeprowadźcie najpierw testy, czy aplikacja tychże ład bądź obejść nie będzie skutkowała jakimiś problemami po waszej stronie. Zawsze testujcie wszelkiego rodzaju update'y przed ich stosowaniem. Można w ten sposób ustrzec się wiel przed wieloma przykrymi sytuacjami. Przy okazji możecie znaleźć na naszej stronie Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń artykuł o zarządzaniu podatnościami, link podamy również w naszym podcaście. No cóż, to chyba wszystkie informacje w dzisiejszym odcinku Cyber, Cyber Raportu Udało nam się chyba zmieścić w czasie mniejszym niż pół godziny Piotrze. To no, jest to duży sukces. To jest duży nas. sukces, bo nie wiem jak ty Kamilu, ale jestem strasznym gadułą, ja bym tak mógł bardzo długo. Ja również, aczkolwiek tutaj należy jednak patrzeć, czy wsłuchiwać się też jakby w, w żądania naszych słuchaczy, tak jesteśmy tutaj dla nich i cóż, postaramy się zawsze zwięźle, ale merytorycznie dostarczać wam newsy czy informacje publicystyczne. Tak, jeżeli macie jakiekolwiek uwagi, to zapraszamy do komentowania, do przesyłania wam nam waszych uwag. Tak ogólnie jeszcze cię na koniec Kamilu zapytam, czy wiesz, jaki jest jutro dzień. W zasadzie noc. Uuu, czy dzisiaj jest um, okej, okay, nie wiem, nie wiesz? Nie. Jutro jest noc muzeów, więc generalnie, jeżeli ktoś dysponuje wolnym czasem, to myślę, że za przysłowiową, przysłowiowe nic będzie mógł zwiedzić wiele ciekawych miejsc i odwiedzić wiele ciekawych imprez, które są organizowane przez różne. Podmioty. To świetnie, że tym przypomniałeś. No to może w takim razie ja się wypowiem. Dodatkowo ja polecam tak naprawdę odwiedzenie na przykład Muzeum Techniki w Warszawie, które ogólnie jeszcze istnieje. To już tam było jakiś czas temu, że miał być likwidowany, ale ono wciąż jest. No i ta sala komputerowa z tymi bardzo wiekowymi sprzętami jest naprawdę interesująca, nie tylko dla informatyków. Więc no, taka może dygresja na koniec, i właśnie przekonać. Czyliśmy pół godziny. Także dużo zdrowia i e, zmęczcie się podczas spacerowania na, e, no, w różnych muzeach nocą. Dokładnie. I być może znajdziecie też jakieś imprezy powiązane z cyber, z cyber security. No, może to jest pomysł, Dobra. żeby coś takiego zrobić. Dobra. Fundacja Bezpieczący przestrzeń Kamil Gapiński, Piotr, Piotr Kępski. Kępski. dziękujemy, cześć. Dziękujemy, cześć, trzymajcie się ciepło. Przestrzeń Kamil Gapiński, Piotr Kępski, Kępski. dziękujemy, cześć. Dziękujemy, cześć, trzymajcie się ciepło.